Witam po raz kolejny w mojej kuchni. Za oknami piękna polska złota jesień, może nie do końca słoneczna, ale wcale nie chłodna. W tym roku jest wyjątkowo ciepła i pomimo, że jesień to pora na wędliny dojrzewające, mam jeszcze wątpliwości, czy to już jest właściwy czas. Bo wędlina dojrzewająca, przepraszam, a dokładniej boczek dojrzewający jest tematem dzisiejszego filmu. Jednak, ja go na razie zapekluję na sucho. Trochę będzie musiał w lodówce, w przyprawach poleżeć. Mam nadzieję, że zanim dojdzie do tego rzeczywistego okresu dojrzewania, będzie jeszcze chłodniej i moje pomieszczenie do dojrzewania będzie miało już właściwe warunki. Jeżeli nie, to i tak mam odpowiednie urządzenie typu chłodnia, w którym mogę sobie takie odpowiednie warunki zasymulować. Co teraz? Przyprawy. Sól morska, niejodowana, może być inna, kamienna, niejodowana i łyżeczka cukru. To jest 2,5 kg łącznie masy, na tę 2,5 kg łyżeczka cukru, a soli w okolicach 20-25 g na każdy kilogram masy mięsa. Liść laurowy, kilka liści laurowych, czosnek, który rozgniotę i natrę tym czosnkiem mięso. Pozostałe przyprawy to porządna trzeba ta łyżeczka pieprzu czarnego, płaska łyżeczka, może pół łyżeczki ziela angielskiego mielonego, porządna czubata łyżeczka papryki czerwonej, słodkiej i taka sama porządna łyżeczka tymianku. Teraz czas te przyprawy wszystkie pomieszać. Liście laurowe rozgniotę, ale nie za drobno, bo i tak one potem albo samodzielnie odpadną, albo zostaną usunięte. Cukier i sól. Pozostałe przyprawy. Te przyprawy porządnie wymieszam. Czosnek rozetrę, natrę porządnie wszystko czosnkiem, a potem przyprawami. I na koniec zgrzewarka przygotowana, folia już docięta na długość. Zapakuję to próżniowo i złożę do lodówki. Na okres nie krótszy niż 7 dni. Zaczynam. Dokonało się. Zapakowane. Natarte, zapakowane. Wcześniej owinąłem to folię spożywczą po to, żeby z jednej strony ładnie się trzymało, z drugiej strony, żeby łatwiej się włożyło do worka, do środka, a z trzeciej strony wszystkie zgrzewarki tego typu odsysające zawsze mają problem z tym, jeżeli mięso jest zbyt wilgotne, a te było. I potrafią sobie zassać trochę tej cieczy do środka, co utrudnia porządne odessanie i dobre uszczelnienie tego pakunku. A w ten sposób jest to po prostu dobrze zabezpieczone, ładnie odessane. Mogę to teraz złożyć w lodówce. No i tak zrobię. Do zobaczenia mniej więcej za tydzień. Zobaczymy, jak tam czas pozwoli. Na razie. Czas na kolejne działania. 14 dni minęło.
trzeba rozpakować. Zanim rozpakuję, co jest na stole? Sznurek wędliniarski to oczywiste. Siatka taka troszeczkę gęstsza niż standardowa, że ja ją pokażę. O. Typowa taka do dojrzewania wędlin. Przygotowane już są odcinki. I powiązane z jednej strony sznurkiem, z drugiej strony też powiążę. Teraz trzeba to rozpakować. Jejku, fajnie. Zawsze jest obawa, jak się rozpakowuje mięsko, jaki będzie aromat, ale tutaj jest niesamowity. Niesamowity. Teraz tylko tą drugą folię zdejmę. No na surowo bym to wcinał. Dobrze. Teraz trzeba pościągam te listki laurowe, większe kawałki. One już swoje zrobiły. Tymi najdrobniejszymi się przejmował nie będę. No dobrze. Teraz spróbuję to skręcić, zrolować. Może mi się uda, znaczy udać mi się na pewno uda, tylko być może mi się i być może nie będę musiał wiązać tego sznurkiem wcześniej, tylko od razu da się włożyć w siatkę. Przekonam się. Oba kawałki zapakowane. Teraz zostanie to zniesione do pomieszczenia, w którym panuje temperatura 15-18 stopni i przez 2-3 doby w tym pomieszczeniu powisi. Potem przeniosę to do chłodniejszego pomieszczenia. Można to też podwędzać na zimno, ale nie na tym początkowym etapie. Tylko po jakiś tygodniu czy dwóch tygodniach dojrzewania. Nieraz takie podwędzanie jest wymuszone w celach ochronnych, jeżeli jest zbyt duża wilgotność i nie jesteśmy w stanie prawidłowo tego wysuszyć, to lepiej poddać to jednodniowemu wędzeniu zimnemu po to, żeby poprawić ochronę z zewnątrz i wtedy będzie łatwiej utrzymanie zabezpieczenie przed jakąś infekcją. Ale na razie cieplejsze pomieszczenie, 15-18 stopni, 2-3 doby, w zależności od prędkości podsychania, a potem w okolicach 10 stopni i tam 10 do 14 dni. Będę obserwował i zdam relację. Na razie. No i doczekałem się. Jeden z boczków zrolowanych właśnie trzymam w ręku. Zapach jest obiecujący.
typowy dla dojrzewającej wędliny. Trzeba go teraz wydobyć. Aha. Trzyma się. Poważnie zmniejszył swoją objętość. I teraz tak. Teraz jest suchy z zewnątrz. Jakąś wilgoć na pewno zachował w środku. Jeżeli chcemy, żeby ta wilgoć się rozłożyła równomiernie, należy go zapakować w papier i zamknąć szczelnie w folii na 2 doby w lodówce. To wtedy ta wilgoć, która jeszcze w nim pozostała, powinna się równomiernie rozłożyć. Też przy takim rolowaniu na pewno powstały przerwy w środku. Gdyby się chciało ich uniknąć, to trzeba byłoby ten boczek od samego początku prasować. Ale ja chciałem zachować taką formę rolowaną, nawet jeżeli miałoby to się skończyć tym, że gdzieś w środku przerwy będą. Pachnie naprawdę zacnie, ojejku. Muszę zajrzeć do środeczka. Pierwszy taki kawałeczek, troszeczkę większy. Jak tam z nożykiem da się kroić. Tak wygląda. Uwielbiam wędliny dojrzewające. Naprawdę to jest rewelacja. Wiem, że są tacy, którzy nie trawią, nie lubią tego rodzaju wędliny. Dla mnie to jest coś pięknego. I w aromacie, i w smaku. Pyszna rzecz. Parę plasterków, żeby bliżej zaprezentować, i namawiam Was. Wędliny dojrzewające to jest to. Odpowiednia pora roku, jeżeli tylko możecie stworzyć warunki dobre do dojrzewania, warto. Naprawdę warto. Po to, żeby uzyskać taką oto wędlinkę. Jeszcze jeden kawałeczek. Nie mogę się powstrzymać. Pyszotka. Z zewnątrz troszeczkę twardawy. Ale to bardzo cienka warstewka, w środku naprawdę mięciutki, pyszny. Wspaniale pachnie, świetnie smakuje. Wędlinka wykonana po to, żeby się znalazła na świątecznym stole. Święta już za parę dni. Zachęcam Was do spotkania się przy następnych odcinkach. Zapraszam do subskrybowania kanału. I w związku z tym, że jest to ostatni odcinek przed świętami, który będzie opublikowany, wszystkim pasjonatom wszystkiego, co najlepsze, zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. A przed Nowym Rokiem chyba się jeszcze raz zobaczymy. Także na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie. Na razie.